To, co robi Krzysztof Pieczyński, może przerażać. Co się dzieje z legendarnym Brunem z Na dobre i na złe? Krzysztof Pieczyński swego czasu był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Wielką popularność przyniosła mu rola legendarnego Bruna w serialu Na dobre i na złe. W ostatnich latach aktor mocno zaangażował się na innym polu. To, co robi Krzysztof Pieczyński, może przerażać przede wszystkim tych, którzy są blisko związani z Kościołem. Krzysztof Pieczyński od lat ostro walczy z Kościołem katolickim. Jego fani twierdzą, że robił to, zanim było to modne. Kościół sprzedaje ludziom bajkę, która nie ma miejsca. Nie ma możliwości, żeby awatar był wyposażony w takie cechy, jakie Kościół usiłuje wmówić ludziom, że był wyposażony Chrystus, mówił na przykład w programie Skandaliści prowadzonym przez Agnieszkę Gozdyrę. Legendarny Bruno z Na dobre i na złe przekonywał też, że papież powinien stanąć przed Trybunałem w Norymberdze, aby odpowiedzieć za wszystkie zbrodnie Kościoła katolickiego popełniane na przestrzeni wieków. To jedyne miejsce, które pasuje do rozmiarów zbrodni popełnionych przez Kościół, szokująco ocenił Krzysztof Pieczyński. 66-letni aktor, który w latach 80. i 90. występował nawet w hollywoodzkich produkcjach, Krzysztof Pieczyński przez 11 mieszkał w USA, jakiś czas temu ograniczył aktywność w mediach społecznościowych. Nie widać go też w nowych filmach i serialach. Być może jego czas pochłania działalność w Stowarzyszeniu Polska Laicka, które powstało z jego inicjatywy. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniał się Krzysztof Pieczyński, czyli słynny Bruno z Na dobre i na złe.